Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torii152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, porozmawiajmy sobie z Gaanem i z Cavalornem, zobaczymy co oni nam mogą zaoferować i będziemy badać sobie teren za tą palisadą, którą sobie tutaj zrobili na farmie Onara. O kurczę, dobra. Coś dużo tych opcji. Po co pilnujesz tej bramy? Tam też są orkowie. Orkowie i kilka innych stworów. Ale o tym lepiej pogadaj z Kalorn. Już od dawna głowi się, jak poradzić sobie z tym problemem. Kim jesteś? Mam na imię Gaan. Jestem myśliwym i pracuję dla farmera Bengara, który mieszka na płaskowyżu koło przejścia do Górniczej Doliny. A ponieważ orkowie zajęli tam całą okolicę, wszyscy ukryliśmy się na farmie Onara. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu. Nie ma problemu. Za 100 sztuk złota mogę ci pokazać, jak patroszyć upolowaną przez ciebie zwierzynę. Za skóry i inne trofea w handlu można dostać sporo złota. Oto 100 sztuk złota za naukę. Dziękuję. Teraz możemy zaczynać. Dobra, zobaczmy. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. Wyrywanie rogów, pazurów, zębów. Okej. Jak idzie polowanie? Nie mogę narzekać. Dobra, na razie się tego nie będę uczyć. Witaj. Będzie bardzo ryzykowna. Witaj, witaj. Powiedz, bo niby na statku służysz, to nie jesteś z Khorinis. Jestem z Khorinis, ale obecnie jestem członkiem załogi okrętu wojennego Albatros. Tak. Nie sądziłem, że król posiada jeszcze statki. Wydawało mi się, że ich wszystkie dawno zatopili orkowie. Zresztą, nieważnie. A przy okazji, na twoim miejscu byłbym tu bardziej ostrożny. Tu, na farmie Onara, żołnierze króla nie są mile widziani. I nawet atak orków tego nie zmienił. Więc bądź ostrożny z tym, co robisz i mówisz. Dziękuję za radę, postaram się to zapamiętać. Powiedz no lepiej, czy przypadkiem nie masz jakichś problemów? Problemów. Chłopcze, rozejrzyj się wokoło. Od tego czasu, jak orkowie rozbili koło farmy obóz, my tu wszyscy jak na szpilkach. A teraz jeszcze część ich ulokowała się z tyłu farmy. Nie wątpię, że wkrótce nastąpi atak. Skąd pochodzisz? Nie jestem pewien, czy powinienem ci to mówić, a zresztą, dobrze. Przybyłem tutaj z byłej kolonii karnej. A przy okazji, zwą mnie Kalorn. W kolonii należałem do Starego Obozu, chociaż często wykonywałem zlecenia magów wody. Co? W kolonii karnej byli magowie wody. Oczywiście. Oni, jak i magowie ognia, z powodu tej bariery znaleźli się w pułapce. Nadmienię, że magowie wody postarali się o to, abym otrzymał amnestię i obecnie mogę swobodnie się poruszać. Co teraz robią magowie wody? Opuścili Khorinis i są w drodze do Arantu. A w jakim celu tam się udali? Magowie wody wywodzą się z ludu pustynnych koczowników. Sądzę, że postanowili odwiedzić swoich krewnych. Co tu porabiasz? Pilnuję tego, aby orkowie nie zaatakowali nas z tyłu. Jeśli nas okrążą, to będzie koniec. Więc masz problemy z orkami. No niby mam. Nie daje mi to spokoju, że usadowili się za nami. Dlaczego z tym nic nie robisz? Dlatego, że w pojedynkę nie poradzę sobie z nimi. Już pytałem wszystkich najemników, ale nikt z nich nie chce mi pomóc. Ci orkowie po prostu muszą zniknąć, bo inaczej chyba zwariuję. Czy mogę ci pomóc z orkami? Być może. Ale czy dorównasz orkowi w walce? No dobrze. Zdaje się, że nie mam innego wyjścia, jak przyjąć twoją propozycję pomocy. Tylko bądź ostrożny. Szaman orków jest bardzo niebezpieczny i najpierw jego trzeba wykończyć. Dobra, no ja bym wolała chyba to zrobić sama niż z Cavalornem. Chociaż zaznaczył mi się jako osoba jakby w drużynie. No ale na razie pójdę po prostu sama. Dobra, zacznijmy od tej strony. Mamy tutaj... Aha, orków. Okej, miło. Dobra. Że tak powiem, ja się ich nie boję za bardzo. Zresztą, no jak widać. Zresztą oni troszeczkę tacy jakby bardziej byli, bo ja wiem, upośledzeni. Nie wiem, tak dziwnie. W ogóle przysięgłabym, że mówili, że w obozowisku drwali to nie są orkowie, tylko są te... No, Boże kochany. Wilki czarne. No nie wiem, może jest jakiś inny obóz? What the fuck? Nie wiem. Jakby to mi wyglądało zawsze na obóz drwali, ale w sumie tutaj nie widzę, żeby coś było należące do drwali. Także... Nie wiem, nie mam zdania chyba. Cześć, panie ogniku. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś mamy. Jest jaskinia, w której również będą orkowie. Czy o to obozowisko chodziło Cavalornowi? No cóż, to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że teraz nikt nam nie będzie zagrażał z tyłu. Dobra, Cavalorn jest gitens z nami. To możemy teraz się udać gdzieś indziej. Tutaj jest jeszcze jaskinia. Warto tych orków się pozbyć teraz, bo później będzie to konieczne. Halo, widzisz mnie? Chodź. No, tylko... No, jeszcze cios. Dobra. Wyleczmy się na szybciocha. Tam jeszcze będą w środku orkowie. Tam też widzę, że mamy itemy jeszcze jakieś. Ten będzie do mnie strzelał, czy nie? Tak. No niech se strzela, jakby nie boję się strzelania jego. Te obrażenia mamy bardzo ładne z tej łapy. Otwieramy prawo, nie, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Serio? Taki shitens, nic więcej? Dobra, szkoda się mówi. Szkoda się mówi. Zobaczmy, kto tutaj jest jeszcze w środku. Mordo! No chodź. Jakimś prawem od niego dostałam. Kamienna tablica kusznictwa. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Kurde, za pierwszym się udało. Szpada. To jest fajna broń, ale nie dla nas i nie na teraz. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. No i kolejne pierdółeczki. Idziemy dalej, bo jeszcze mamy tutaj parę szkieletów do zabicia też w okolicy. Widzę, że niestety, ale robi nam się już wieczór. To akurat jest bardzo duży minus. Ale dobrze. Tam są właśnie szkielety. Teraz już nie ma co się ich obawiać. Tak naprawdę. Zresztą idziemy do gorszego miejsca ze szkieletami, więc tym bardziej. Szczególnie, że to są małe szkielety. Ale z naszego bohatera jest kosidło jedno wielkie. My kosimy po prostu wszystko, co żyje. O, proszę bardzo, goblinie jagódki dla mnie. Przydałby się szczaw królewski, bo tych roślin to ja mam, wiecie, stałych dużo, ale nie mam składnika do wytwarzania, nie? Dobra, ładnie szkielety poszły. Zobaczmy, tu jakieś rośliny jeszcze, no coś jest. I co? Goblinki? Tak jest, malutkie. I terenik będzie czysty. Kamienna tablica siły. One nam się przydadzą później. Także będziemy mieli tych statystyk bardzo dużo. I co? I tutaj jesteśmy już przy tej kaplicy tej, gdzie musimy pomóc Cordowi z pierścionkiem. Wszystko fajnie, tylko najpierw bym może wróciła... Nie, zaraz. Najpierw pójdziemy do Sagitty. U Sagitty powinno być chyba łóżeczko. Jakby było, to byłoby świetnie, bo byśmy się przespali do rana. Tu się barkowie zatętygowali, nie? Tak. Standardzik, żeby nas troszeczkę powstrzymać przed swobodnym chodzeniem. Halo. Doigrałam się? No chyba nie. Któryś tam z kuszy do mnie strzela. No. Dobra. Przydałoby mi się troszeczkę podleczyć. Możesz broń wyciągnąć normalną. No. Dobra. Tam mamy jeszcze kolejnych. Nie, ale powiem wam, że dostawałam tutaj naprawdę dużego pierdolca, kiedy grałam na poziomie normalnym. Co prawda miałam mniejsze, wiecie, jakby umiejętności walki. Ale to nie zmienia faktu, że po prostu, no, obrywałam tutaj nieźle. A teraz to jest naprawdę taki miły spacerek. To mnie akurat osobiście bardzo cieszy. Bo jest miło. Dobra, Sagitka, żyjesz? Żyjesz. Potrzebuję twojej pomocy. Powiedz, co cię interesuje? Najemnik Rod ma gorączkę. Możesz dać mi lekarstwo. Prawdopodobnie czarna gorączka znów się pojawi. Weź to, to pomoże Rodowi, najemnikowi. Co chcesz w zamian? Nic. Jeśli człowiek potrzebuje pomocy, nie biorę za to zapłaty. Dziękuję ci. Okej, to fajnie. A masz jakieś nowe rzeczy? Kurde, nie receptury, tylko jak już to towary. Typu jakieś te, na przykład... No nie, nie masz. Dobra. Czy ona ma jakieś łóżko tutaj? By się bardzo przydało. Ale chyba nie ona. Tak sobie śpi chyba w fotelu. Dobra, to wiecie co? Wyjątkowo skorzystamy sobie dzisiaj ze śpiwora, bo nie chce mi się wracać i potem latać z powrotem. Także bez marudzenia, niech będzie śpiwór. Prześpimy się do rana. I będzie fajnie. Odpocznij do następnego ranka. Ok, i pięknie, możemy spadać. Możemy spadać dalej. Czyli możemy iść do krypty. Mam nadzieję, że sobie tam poradzę, bo tam, jak widzieliście, było dosyć dużo nieumarłych w środku. Ale może to nie taki problem, jak myślę. Mam nadzieję. Dobra. Jak widzicie, jest ich tam trochę. Ale spróbujmy. Powinno się udać. Aha, tutaj są dwa przyciski, dobra. No to schodzimy na dół. Siup i siup i siup. Mamy tutaj dalej tą notatkę. Jest to ten list, który znamy z podstawki. On nic nie wnosi kompletnie. Trochę tak jakby go bezimienny po prostu nie zabrał. Są szkielety, nie ma magów. Tak trochę, wiecie, niepewnie wbiegłam, bo myślałam, że może jakiś mag będzie. Ale oni się dobrze bronią, skurczybyki. Dobra. Pytanie, czy kuferki są puste, czy są do opróżnienia. Puste są, no bo bezimienny już tutaj był, tak? No to dobra. No. To sprawdzajmy w takim razie dalej. Wiecie, się tych szkieletów nie boję za bardzo, bo nie ma czego. Chociaż nie powiem, no równo mnie tutaj jechały, kiedy tu byłam wcześniej. Tu coś mamy. Szczawik dla mnie, pięknie. Przyda się. Dobra, jakieś szkielety, które bardzo zagrażają mojemu życiu, chyba nie. Ej, no i kolejny poziom, pięknie. Zajebiście. I mamy pierścień z akwamarynem. To w sumie możemy się stąd już wyteleportować do majątku ziemskiego. Siup. I jesteśmy na miejscu. I teraz tak, do Kordzika idziemy oddać. Hej, ty. Oto twój pierścień. Co? Pokaż mi go. To faktycznie on. Jak to zrobiłeś? Naprawdę poradziłeś sobie ze wszystkimi nieumarłymi, tam na dole. Możliwe. Idź do krypty i sam sprawdź. Nie, dziękuję. Już więcej tam nie zejdę. Teraz zarekomendujesz mnie Khaledowi. Tak. I to nie tylko dlatego, że znalazłeś mój pierścień, ale także dlatego, że teraz wiem, jakim jesteś odważnym człowiekiem. I szanuję to, mimo że jesteś królewskim wojownikiem. Dobra. Mam pytanie odnośnie tego zadania od Torlofa. Przepraszam bardzo, czy to jest zrobione przeze mnie? Nie. Aha, przy obozowisku drwali. Dobra, jestem debilem. Trzeba silnie uderzyć w sam siebie. Drwale przecież są tu. Panie Jezu. Kompletnie mi to z głowy wypadło, że tutaj są. I pewnie się jakieś po prostu zrespiły tutaj, w tym kanionku. No jasne, że tak. To takie proste było. A ja kurde kminie myślę, nie mogę wymyślić kompletnie o co chodzi. No już wiem o co chodzi. To nie jest trudne do wydedukowania. Dobra, zostały dwa ostatnie. No i dobra. To się tepnijmy jeszcze raz. Korzystajmy z tego, że mamy taką możliwość. Dobra, tak jeszcze popatrzę. Obóz, lekarstwo. Tutaj sobie weźmiemy, odhaczymy. Żeby nie mieć jakichś kolorowych rzeczy w dzienniku. Torlof już po sprawie. Przecież wiedział o tym wcześniej. Wilki już nie będą zagrażać owczom. Się do tego zabrał. Dobra robota. Musi z pewnością powiem o tym Khaledowi. Teraz pójdziemy do Roda. Trzymam się od tego z daleka. Oto twoje lekarstwo. Najwyższy czas. Ze mną jest coraz gorzej. Sprzykrzyły mi się już te męki. Hej, słuchaj mnie. Rozumiem się od tego słowo, z daleka. Dziękuję, nie jest ci znane, ale przecież ryzykowałem dla ciebie życiem. Och, nie musisz być takim liczy-krutą. Zrobiłeś to ze względu na rekomendację. I ją otrzymasz. Ale nie oczekuj ode mnie wyrazów wdzięczności, jasne. A jednak, gdyby nie ja, nadal byś gorączkował. No dobra, masz rację. I co teraz? Dziękuję ci bardzo za pomoc. Dobra, czy coś jeszcze mamy? Obóz orków? To nie, zaufanie. No to zaufanie już żeśmy chyba zdobyli, tak? No to idziemy do Khaleda i kto wie, chyba zaraz będziemy się brali za odbijanie, nie? Jak tam z moją reputacją? Reputacja. Kord uważa, że jesteś naprawdę odważnym człowiekiem, ponieważ udało ci się zwrócić mu jego pierścień. Torlow mówi, że można ci zaufać. A jego słowa mają duże znaczenie. To dziwne. Dar nagle zaczął mówić, że jesteś bardzo przydatnym człowiekiem. A przecież wcześniej mówił zupełnie co innego. Kalorn powiedział mi, że uwolniłeś nas od zwiadowców orków, którzy usadowili się na tyłach farmy. Tym bardzo nam pomogłeś. Ci orkowie byli dla nas solą w oku. Dla mojego przyjaciela Roda zdobyłeś lekarstwo od Sagitty, do której wyprawa była ogromnym ryzykiem. Dziękuję. To było ogromne poświęcenie z twojej strony. Wielu moich ludzi uważa, że jesteś uczciwym człowiekiem. Dokonałeś tego. Masz moje zaufanie. Wykonałeś wszystkie zadania, które miałeś zlecone. Moi ludzie szanują ciebie. A to oznacza, że jestem gotów pomóc Lordowi Andre, jeśli chce walczyć z orkami. Daj mi znać, kiedy będziemy mu potrzebni. Okej, no to idziemy przekazać Andre dobre nowiny, nie? Teleportacja do Lorda Andre. Dobrze, że przyszedłeś. Zdarzyło się coś okropnego. Wyglądasz ponuro, Wolfgar. Co się stało? Lord Andre zaginął. I nikt nie wie, gdzie jest. To niemożliwe. Szukano go wszędzie. Oczywiście. Cały obóz przetrząśnięto, ale bez skutku. To dziwne. Tak po prostu Lord Andre nie opuściłby obozu. I na dodatek bez słowa. Możliwe, że opuścił obóz nie z własnej woli. Co chcesz przez to powiedzieć? A to, że Lord Andre został porwany. Dlaczego tak sądzisz? W budynku znalazłem ślady walki. Ale wtedy powinno być słychać odgłosy walki. Mnie to też dziwi. Widocznie starcie trwało krótko. Ale kto mógł porwać Lorda Andre? Z pewnością orkowie, a któż by inny? Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to ich sprawka. Porwanie, to nie w ich stylu. To prawda. Ponadto orkowie są bardzo hałaśliwi, a porywacze zrobili to bardzo cicho. Otóż właśnie. Jednak bardziej interesuje mnie coś innego, dokąd zabrano Lorda Andre. Osobiście nie wyobrażam sobie, jak porywacze z Lordem Andre zdołali przemknąć się obok strażników. Ja też tak sądzę. Ktoś by to zauważył i podniósł alarm. To by znaczyło, że Lord Andre wciąż znajduje się gdzieś w pobliżu. Tylko gdzie? Nie wiem. Ale to wyjaśnię. Dobra, no oczywiście jestem bardzo ciekawa, jak przeszli koło na przykład Wolfgara, nie? Nie wiem, dla mnie to jest nielogiczne. No ale porywacze są tutaj. Ogólnie rzecz biorąc. I to będą nowi przeciwnicy, którzy wyglądają naprawdę dosyć creepy. O, jak widzicie, to są tacy kościani wojownicy. Oni naprawdę potrafią zrobić krzywdę. Jak widzicie, ja sobie ledwo z nimi radzę, nie? Kurde, a to był taki jeden tylko, nie? No właśnie. Oni są naprawdę bezczelni kompletnie, nie? Najgorsze jest to, że będzie ich tylko więcej. Więc myślę, że na razie sobie zostawimy w spokoju ten napad na Lorda. Zobaczymy, co my jeszcze mamy innego do zrobienia. Znaczy, z tego co widzę, to w sumie nic i tu jest problem. Także niestety, ale musimy się przemęczyć. Można by było spróbować z kuszy. tragedia, nie? No niestety, ale obie opcje nie są idealne. No niestety, ale właśnie z tego powodu potrzebujemy lepszej zbroi i potrzebujemy zadawać większe obrażenia. Bo oni naprawdę potrafią napsuć nam nerwów, a to nie jest pierwszy raz, kiedy będziemy się z nimi mierzyć. Okej, oni nie potrafią otwierać drzwi, jak się domyślacie. I to widać. No strzelaj, no kurdele. Widzicie? Najlepsze jest to, że z broni wcale nie ma fajniejszych obrażeń. Jeżeli o to chodzi. Okropni są. No jeszcze szkieletongi. Znaczy szkielety akurat to nie jest problem. Ten kościan jest problemem. Cholera jasna. I to dużym. Tragedia, naprawdę. Dobra. Mamy to. No i oczywiście musi być na sam koniec. Tam będzie ostatni ten kościan. No jasne, ten będzie jeszcze do mnie strzelał. Znaczy akurat wolę, żeby do mnie strzelał, niż robił inne rzeczy. Witam cię. Lordzie Andre, wszystko w porządku. Co? Tak, tak. Jestem trochę skołowany. Co się stało? Gdybym tylko wiedział. Ktoś mnie uderzył w głowę, ale od razu nie straciłem przytomności. Gdy próbowałem zebrać siły, zobaczyłem przed sobą postacie w kapturach. I gdy chciałem się jakoś bronić, wtedy otrzymałem kolejny cios w głowę i straciłem przytomność. Później oknąłem się tu, w kopalni. Przywódca nieumarłych przemówił do mnie. Co? Nieumarły, który mógł mówić. Też nie byłem tego pewny, co słyszę. Tym bardziej, że jego głos brzmiał tak, jakby dochodził z samego królestwa Beliara. Czego chciał ten przywódca nieumarłych? Chciał, abym poddał obóz orkom. I wtedy on by mnie oszczędził. Ale stanowczo mu powiedziałem, że o tym może zapomnieć. Wtedy on powiedział, że da mi nieco czasu na zastanowienie. I wkrótce zjawiłeś się ty. Czy ten umarlak powiedział coś jeszcze? Ewentualnie to, kto jego przysłał. Tak. Według jego słów, on i jego towarzysze są kościanymi wojownikami jakiegoś potężnego maga. I że ich mistrz wysłał na pomoc orkom, aby ustanowić panowanie Beliara na ziemi. Co to za mistrz? Nie mam pojęcia. Możliwe, że to jeden z tych czarnych magów, znajdujących się tu, w Khorinis. Możliwe. Spróbuję to wyjaśnić. Koniecznie. Jeśli orkowie mają teraz tak potężnych sojuszników, to jesteśmy w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I póki nie zapomniałem. Jestem ci bardzo wdzięczny. Uratowałeś nie tylko mnie, lecz także całe Khorinis. Gdybym zginął, ludzie na pewno straciliby nadzieję i wkrótce poddaliby się orkom. To, czego dzisiaj dokonałeś, nigdy nie zostanie zapomniane. I przyjmij ode mnie tę niewielką nagrodę. Udało mi się przekonać Khaleda. Najemnicy pomogą nam w walce z orkami i czekają na sygnał do ataku. Chwała Innosowi. Ale sygnał przekażesz im ty. Ja. Ale dlaczego? Ponieważ tylko ty znasz dokładnie całą sytuację z orkami. Ja. Żadnego ale. Powiesz mi, kiedy ma nastąpić atak. Przyszedł czas na atak. Zbierzcie waszych ludzi na farmie Onara. Dobrze. Wyruszamy natychmiast. No i dobra, to od razu możemy polecieć do majątku ziemskiego. Nie będziemy dłużej czekać. Idziemy do Khaleda. Nie mów, że o tym nie wiesz. I lecimy. Przyszedł czas na atak. Dobrze. Zbiorę wszystkich naszych ludzi na podwórzu. Okej, wypadałoby w takim razie się może kimnąć. Szkoda, że nie mam możliwości na przykład spania godzinę. Myślę, że sam świt będzie idealny do ataku. Jak widać, mamy tutaj sporo ludzi. Możemy iść w takim razie. Słyszałem, że znalazłeś Lorda Andre. Tak, to prawda. Gdzie był? Został porwany. Lepiej o to sam go zapytaj. Nie jestem pewien, czy Lord Andre będzie zadowolony, jeśli o tym będę rozmawiał za jego plecami. No dobrze, to nie jest takie ważne. Najważniejsze jest to, że wrócił. Dobra, jak widzicie, jest tutaj parę ludzi, z którymi nie gadałam, co ciekawe. Ale my teraz musimy poszukać sobie Andre i Khaleda. Możemy rozpocząć atak. No to ruszajmy. Za wolność, chłopaki. Bić orków. Dobra, a Andre jest tutaj. No halo. Możemy rozpocząć atak. Naprzód. Za Innosa i króla. No i lecimy. Jak widzicie, oni tam już robią rozpierduchę jedną wielką. Idą, kurde, naprzód. Na spokojnie tutaj jest, jak widzicie. No nasi też giną, ale część ludzi jest nieśmiertelnych, więc... Niech żyje król! Nie ma żadnego problemu, nie? Sentenza niestety zginął. Ale powiem wam, że to jest o tyle proste, że faktycznie ludzie, którzy nie mają żadnego wpływu, to nie są nieśmiertelni. Zresztą możemy sobie Sentenza na przykład ożywić. W ogóle kto by się spodziewał, że akurat Sentenza, prawda? Wiecie co, wypadałoby tych orków tutaj zwabić. No już mamy awans. Ja jeszcze niczego nie zabiłam tak naprawdę. Jeszcze tych trzeba sprowadzić sobie. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam, zapraszam tutaj. Niestety, ale teraz cała ekipa się na mnie skupiła. Niedobrze, bo ja mam teraz w ścianie jestem. Tam się widzę, Peck trochę zbagował, bo się nie rzucają niestety na niego. Tam idziemy jeszcze po szamanów, po tamtych innych ludzi. Jak widzicie, tutaj się same teraz poziomy zaczęły wbijać i zaczął się licznik zapełniać sam. Siema, akurat szamana to ja się, wiecie, nie boję za bardzo. No, troszkę szans nie ma ze mną. Tutaj warg i jeden ten. Spoko. No. Dobra. Fajnie, widzicie jak to leci? Tak po prostu odbijamy sobie farmę. Tutaj jeszcze trzeba zahaczyć orków w tym miejscu, bo inaczej się zadanie wykrzaczy i nie zaliczy nam tego jako odbicie. Więc tu się trzeba przeleść, zobaczyć, czy tutaj ktoś jest, siedzi, czy nie. Już tam widać, że są orkowie. Można by ich podprowadzić. Jestem ciekawa, czy tutaj był ten eliksir zręczności? Tak, jest, był. Spoko. No tak jak widzicie, jeszcze tu mamy ekipę. Możemy ich sobie ściągnąć, albo możemy ich sami się pozbyć. Można spróbować samemu chwilowo. Chociaż nie powiem, obrywam dosyć solidnie. No bo strzelają do mnie, nie? Kurde, niedobrze. Okej, trzeba się troszkę wycofać. I lecimy dalej, bo tak jak mówię, nie zaliczy się odbicie farmy, jeżeli wszyscy nie będą martwi leżeć. Także to warto akurat wiedzieć tutaj. Tam są też jeszcze, więc trzeba uważać tu, bo jest ich dosyć dużo. Chociaż tam mamy akurat ten plus, że to są głównie wojownicy. Chociaż nie powiem, że dostałam od któregoś. Że zawsze możemy iść, wiecie, tyłem cały czas. Aż dojdziemy tam do obozu, nie? Niestety ja nic nie widzę za dużo. Ale to jest jakiś plan, nie? No, halo, pomoże mi ktoś? Jestem, kurde, na tym głównym polu, a tu właśnie ich nie atakują, nie? Pięknie. No. Dobra, jeden został. Kurde, 3 poziomy żeśmy wbili jak nic, nie? Widzicie wy to? Ja pierdzielę. Dobra, idziemy tam dalej zobaczyć, bo to pewnie nie są wszyscy orkowie. Nie wiem. Broń jednoręczna. Niczego tu nie znajdę. Ciekawe, bo się posąg przewrócił i martwy ork był obok. Trochę dziwnie to wyglądało. O, widzę, że tutaj jest też część strażników, jako taki zapas. Ja nawet tu nie byłam. Dobra, na razie zostawiamy. Idziemy dalej zobaczyć, czy coś tu jeszcze jest żywe. Tutaj nie, bo już tu byłam. Czyli co, by wyszło na to, że to wszyscy orkowie? Tu są jeszcze jakieś niedobitki. Dosłownie jednego widzę orka. O nie, jego broń spadła na dół. I tu już nic, wszystko wybite, więc zadanie powinno nam się zaktualizować samo. Bez problemów. Ciałka niestety poznikały, ale zostały bronie. Khaled? Nie, jeszcze gdzieś muszą być orkowie. Chyba że najpierw muszę pogadać z Andre, bo tutaj się niestety to baguje, że jak gdzieś zostali jacyś orkowie niepokonani, to nie możemy zakończyć questa. I wychodzi na to, że gdzieś są jeszcze jacyś orkowie, którzy niestety tutaj żyją. No szkoda. Bo nie do końca wiem gdzie, no nie? Nie wiem, trzeba by się było może przejść jeszcze gdzieś, ale gdzie niby? Te dwa obozowiska zniszczyliśmy. Tych orków, co byli tutaj też. No przecież nie ma tu już niczego, nie? Ale przejdę się na wszelki wypadek, bo tak jak mówię, to się zdarza, że to się baguje. Może być też tak, że będziemy musieli na przykład przeczekać chwilkę, aż gra załapie, że jest wszystko dobrze. Tu już orków nie ma. Tutaj namioty też powinny być już puste. Nie pokazuje mi tu orków. Tu są wszyscy ludzie. Tam już nie ma. Farma jest czysta. Może tutaj coś, w tym lesie jeszcze żyje. O, jest jeden ork. Pewnie to on tutaj nam przeszkadza. Tak jest. Super. Armia orków została pokonana. Mamy wpis. Możemy teraz to w takim razie zakończyć. Tutaj leży kto? Pablo. Można go będzie ożywić. Walka została wygrana. Tak jest. Orkowie na długo zapamiętają ten dzień. Ha, ha, ha. Super. I jeszcze Andre. Obleżenie zostało przerwane. Farma Onara została wyzwolona. Tak. Innosa nas nie opuścił. Teraz znów jest nadzieja, że wygramy tę wojnę. Ale gdyby nie ty, nadal bylibyśmy pod obleżeniem orków, a może nawet już pokonani. Weź to złoto w charakterze nagrody. No i pięknie. Co my tu mamy teraz? Uwolniłam Lorda, który został pojmany przez kilka szkieletów odzianych w dziwne szaty. Może zostali przywołani przez magów asasynów. No nie dowiemy się za bardzo. Bitwa na farmie zmieniła sytuację, ale zarówno najemnicy, jak i ludzie Lorda Andre byli zbyt wyczerpani, aby natychmiast zaatakować miasto. Zdaje się, że teraz mogę liczyć tylko na siebie. Może warto na razie wrócić do realizacji swojego głównego zadania. Nawet jeśli przyjdzie mi opuścić Khorinis, coś mi mówi, że jeszcze będę mógł tu wrócić w późniejszym czasie. No jak najbardziej. Także naszym zadaniem kolejnym będzie zająć się kwestią zdobycia rudy, prawda? Dla króla. Poruszenia obserwatorium. Dzienniki Xardasa, te sprawy. Ożywmy Pablo, co? No i dobra. Witaj. Gregor nie żyje. Ha, bardzo dobrze. Jak widzicie, ma straszną minę. Co tu się dzieje? Tu już normalnie farmerzy se przyszli. Ale super. Już ludzie wrócili do życia. Pięknie. Piękna sprawa, naprawdę. Teraz tylko sprzątnąć, wiecie, te paskudstwa tutaj po tych orkach. No więc co teraz? No, pojmanego paladyna by wypadało wydostać. Tylko musimy się przespać do północy. Teleportacja gdzieś najbliżej? Nie. Powiem tak, ruszajmy. Ruszajmy się przejść do teleportera przy tej, ojejku, przy martwej harpii. Zaraz, nie, najlepiej będzie do latarni morskiej. Latarnia morska. Zrobimy spanie do północy i pójdziemy wyciągnąć Cedrica. Niektóre problemy same się rozwiązują. Powinno być dużo mniej orków w mieście, więc powinniśmy mieć dużo więcej szans na pokonanie. Żeby się tylko do niego, wiecie, przebić, nie? Nie będziemy przecież całego miasta budzić. Nie tędy, tędy. Bo to jest taka rzecz, która nam jeszcze zalega w Khorinis. Jestem ciekawa, czy zadanie z Homerem się anulowało. Możliwe, że tak, bo nie będę w stanie go zrobić. Jak widzicie, bardzo mało straży jest teraz, więc warto iść. No, serio? Dobra, przyszłam tylko po niego, nie? Serio, to będzie do mnie strzelał? Niedobrze. Dobra, jesteśmy. Co ty robisz, mordo? I co jest? Nie mogę go wyciągnąć stąd? Czy ja coś źle zrobiłam w takim razie? Pewnie, co? To bardzo niedobrze. Ej, no słabo. A przynajmniej oczyściliśmy mu drogę. Dobra, wysepka z waranami. Chodźmy do Gernota. Sporo się dowiedziałem o najemnikach orków. Jaka tam sytuacja? Jest ich niezbyt dużo. Około 30 ludzi, nie więcej. Niektórzy z nich przebywają w lesie koło farmy Onara. Pozostali ulokowali się w mieście. Ci z miasta wspierają orków, oblegających posiadłość Onara i ludzi Lorda Andre. Jeszcze trochę i przystąpią do szturmu. Czekają tylko, aż Kowal wykona niezbędną ilość broni z rudy. Zapewniłoby to najemnikom doskonałe wyposażenie. Ale z dyscypliną, to u nich niezbyt dobrze. Są bardzo skłóceni między sobą. Świetnie się spisałeś. Bardzo dobre sprawozdanie. Teraz wiemy więcej o naszych wrogach. Musisz udzielić Lordowi Andre niezbędnego wsparcia, zanim orkowie i ich sojusznicy pokonają go. Samemu nie będzie łatwo to zrobić. Więc musisz poszukać sobie sprzymierzeńców. Niestety, my nie możemy się wtrącać. Masz tu trochę złota. Mam nadzieję, że ci to w czymś pomoże. Dobra, czyli teraz mogę go pewnie wydostać, nie? Tak. To jeszcze raz do latarni. I polecimy po niego, nie? Mamy czystą drogę, więc to nie powinien być problem. Zresztą możemy wybijać część osób, nie? Już na spokojnie. Jak widzicie, tamci są w tym, nie będą nam przeszkadzać. Dobra, Cedric. Spadamy, wiesz? Teraz cię uwolnię. Co? Na pewno chcesz podjąć takie ryzyko. Teraz pójdziesz za mną. Zaprowadzę cię do Lorda Andre. Ale pospiesz się, zanim orkowie nas namierzą. Dobrze. Ruszajmy w drogę. No to chodźmy. Dobra, Cedric. Umiesz wychodzić z celi, bo to jest podstawowa umiejętność, której już chyba nie potrafisz. Myślicie, że jak się zapiszę, to... Stary. Błagam cię, no chodź. Nie mamy całego dnia. No. O, super, chodź. Moja pochodnia i te sprawy. Idziesz ze mną? Idziesz. Dobra. Chyba musimy go bezpośrednio do Andre zaprowadzić, nie? Dobra, no to idziemy. Dobra, przynajmniej możemy iść normalnie drogą, bo mamy odblokowane wszystkie ścieżki. Nie wyobrażam sobie tylko tam wchodzić do Andrea na górę, więc to będzie zabójstwo trochę. No ale okej. Mam nadzieję, że go nie zgubię. Nie no, drepcze ze mną normalnie, więc... Jest git. Git to jest to, że wszędzie już jest, wiecie, czysty teren, nie? Dobra. Zobaczmy. Dobry. Idzie ze mną, jest dobrze. Niestety nie zabrałam jego miecza. A mogliśmy. No ale dobra. Trudno. Ważne jest to, żeby go odprowadzić, a tu już jest wszędzie na szczęście czysto, więc... Mamy ten plus. Ja ci nie mogę powiedzieć, że jesteśmy na miejscu, nie? Nie, bezpośrednio do Andre. Najgorsze będzie to wchodzenie tam. Na górę. Po tej krętej dróżce. Jesteś ze mną? Jesteś. Dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze. Idziesz? Na szczęście sobie umiesz skracać drogę. Pięknie. To żadna tajemnica. No jesteśmy na miejscu. Zaczekaj. Zanieś ten zapieczętowany list do Lorda Baldwina. I przekaż mu, że jesteśmy bardzo wdzięczni, że przysłał nam tak wspaniałego wojownika. Niech Innos zawsze go chroni i jego dzielną załogę. Super, jakby dziękuję. Jesteśmy na miejscu. Tak. Wreszcie doszliśmy. Dziękuję ci. Weź to złoto. Na pewno ci się przyda. Super. Czyli co? Mamy dwa zadanka z głowy. Najemnicy i pojmany. Obecne zadanie, wiadomość dla Lorda i ważne. Okej. Dobrze, no to co moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film. W kolejnym myślę, że zajmiemy się kwestią kopalni. Spróbujemy zdobyć rudę. Ewentualnie spróbujemy coś załatwić z tymi dziennikami Xardasa, żeby ruszyć wątek obserwatorium. Zobaczymy. Ewentualnie pójdziemy na nowe tereny. Tak czy inaczej będzie, myślę, że ciekawie. Dzięki jeszcze raz i cześć.